że dostali czekoladę i żel pod prysznic, ty pan nie zobaczy, co mi Mikołaj dał, co mi Mikołaj dał, o te atencje walczyły. Ja mówię, Boże, to jest wspaniałe, że nie wstydem dostać w pierdol, wstydem się z niej postawić i się stawiałem. Takie opowieści ci zawsze niosą, nie? Co dobrego to się nie niesie, a co człowiek głupiego młodości robi, to się niesie. Dlaczego wszyscy z panem robią zdjęcie, nie? A ja mówię, bo jestem najlepszym szatniarzem w mieście. Dla fanów Gromdy takie pytanie, czy ty do tej Gromdy wrócisz, pojawisz się, czy nie planujesz? Cześć widzowie, witamy serdecznie. Jest z nami dzisiaj Tomasz Zadyma Gromacki. Cześć. Cześć, 3, 2, 1, bang, wchodzimy. Witam tam, serdecznie. Co tam Tomek, jak leci? No, powiem, że dużo się dzieje. To tak, ja mam taki zeszyt w domu, sobie zapisuję tak zwany stan gry, to mnie kolega nauczył. Piszę, jak jest obecnie i co, jakie mam plany, zamiary. No. Potem właśnie mówi się, że człowiek coś zapisze na papierze, to jego podświadomość, podświadomia, że człowiek coś robi, właśnie dąży w tym kierunku, nawet nie myśląc o tym specjalnie. Bo jakieś 2-3 tygodnie temu nagrywałem też gdzieś tam z kimś wywiad i właśnie wtedy mówiłem, że moje plany nagle właśnie są takie, żeby gdzieś zacząć ruszyć media społecznościowe, jakąś walkę może freakową sobie zorganizować. Nagle jakoś tak wyższa siła sprawcza powodowała chyba właśnie twórcza, że o tym myślałem bardzo i też jakieś kroki w tym zrobiłem działaniu, że nagle 2-3 tygodnie propozycja walki przez jednego zawodnika, który jest zawodnikiem High League'u, Wojtka Sobierajskiego, którego pozdrawiam, wiadomo, będziemy walczyć, no ale pozdrawiamy Wojtka. Mimo wiadomo wszystko, jednak wrogiej krwi jakiejś nie ma. No i po gali w Podku High League 18 marca, który się odbędzie, mamy rozmowy jakieś tam prowadzić z wodarzami. Bo w takim razie wszystko się dzieje, faktycznie ktoś miał rację, zapisujcie, planujcie, bo to się sprawdza. Czyli ty... To, co osiągasz, rzeczywiście zaplanowałeś wcześniej, nie są to jakiś splot przypadków, tylko w większości ty idziesz do celu. Znaczy, człowiek, tak jak mówię, ciągnie po prostu pewne sznurki w taki sposób, że gdzieś tam to go zaprowadza. Ja tak miałem w życiu wiele takich sytuacji, że gdzieś raz, przede wszystkim zawsze mówiłem przed prawdę. Niestety czasami to było aż niemiłe, bo można mówić mi na to, że czemu tak prosto, tak po prostu powiedziałeś, może teraz mi jest przykro, smutno albo coś. Ja mówię, albo coś jest czarno, albo coś jest białe. Po prostu tak uważałem, taka jest prawda, czy taka jest sytuacja. Ja to mu powiedziałem w ten sposób, po co mu wieść bawełnę, kręcić, jeżeli coś wygląda tak, a nie inaczej. Nieraz stawałem przeciwko wszystkim ludziom, którzy na kogoś tam kogoś pomawiali albo przeciwko niemu coś robili, ale dlatego, że wiedziałem, że on ma rację. No i nagle na przykład potem wychodziło to po czasie, że faktycznie on ma rację. No i takich ludzi było w moim życiu paru. I nagle potem oni gdzieś coś osiągnęli, czy gdzieś coś mieli jakiś dostęp, żeby coś mi mogli pomóc i stanęli na rzęsach, żeby mi pomóc, kiedy to potrzebowałem, dlatego że ja się zachowałem fair. Takich sytuacji miałem pełno w życiu. Tak? I dzięki temu teraz jestem w miejscu, w którym jestem. Tak, kontrakt zawodowy w tym, jak się dostałem, że też powiedziałem się za prawdą i był pewien spór o to było dawno temu, ale mogę szybko powiedzieć. Mhm. Michał Królik miał walczyć na gali pierwszy Polak na oficjalny K1 w Japonii, ale miał wcześniej zobaczyć eliminator jakiejś Białymstoku na jakiejś gali. I to było warunkiem. Ja miałem walkę o pas na Łotwie. I nagle, kiedy byłem na Łotwie już, po ważeniu, Michałowi odwołali walkę, bo wziął inną walkę w Rosji, a nie poszedł ten eliminator. A mi odwołali walkę, bo po prostu zawodnik stwierdził tam, bo niby, że się rozchorował przy ładowaniu, czy węglowodanami, nie? I tam poszedł ich spór. I potem mój tam trener Witek Koska, oczywiście teraz go pozdrawiam, z niego nie mam, bo godziliśmy się, ale po prostu tak było wtedy, to wiele lat temu było, powiedział, że my tam wojnę toczymy z promotorem, a ty jego stronę trzymasz. A Michał powiedział, że pan Majewski zniszczył mu szansę, czy zmarnował jego szansę na wystąpienie oficjalne K1. Pan Majewski powiedział, że nie, to nie jest tak, że zmarnowałem ci szansę, tylko to ja ci ją załatwiłem, a ty po prostu nie spełniłeś warunku, żeby ją dostać, nie? Taki był przecież warunek, uprzedzałem cię. No i potem ja się z trenerem, wiadomo, z Michałem zwadziłem, a pan Majewski wiedział, że mówię prawdę i on powiedział wtedy, że z jego strony trzymałem czy stronę prawdy i on mnie poznał z takim Romkiem. Ten Romek był trenerem, z którym pokonałem w kickboxingu wielu zawodników, nawet pokonanego mistrza świata takiego w K1. No walczyłem z zawodnikami, tak wiele walk wygrałem. A potem Romek znał mojego przyszłego promotora, pana Nursza Grabowskiego i Romek mi u niego załatwił kontrakt. I właśnie to, że i potem dzięki też panu Urszowi nagle włączyłem tam w Gromdzie, czyli to, że znowu powiedziałem się wtedy po stronie prawdy, pociągło są wachlarz takich
klocków po kolei domino, że znalazłem się w miejscu, w którym ja jestem teraz, karierą, prawda? I takich przykładów w życiu miałem pełno, dlatego zawsze twierdzę, że prawda zawsze się obroni i że faktycznie warto właśnie się jej trzymać i takim być człowiekiem, bo jestem w tym miejscu, gdzie jestem właśnie dzięki temu. I tak samo wiele właśnie, co te sznurki, bo to jest temat tak troszeczkę, ale to wszystko dążę do tego. Co te sznurki, które w życiu ciągniemy, które potem mają wpływ na to, że nagle jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ja sobie gdzieś tam coś właśnie się zapisuję, coś, o czym myślę dużo, a potem gdzieś trafiam właśnie do tych ludzi, którzy mogą mi to ułatwić, tak że to powiem brzydko w sumie, ale to są ludzie, do których ja pierwszy coś zrobiłem. Drugą moją zasadą ze sponsorami, czy właśnie z takimi ludźmi, którzy mi teraz pomagają, była taka, moja pierwsza zasada była taka, że pierwszy wychodziłem z propozycją jakąś, z czymś pomogłem, a kiedyś jak nagle potrzebowałem faktycznie, to na przykład zapytałem ich, czy teraz są w stanie mi pomóc i oni faktycznie mi pomagali. To było związane z knajpami, gdzie tam kiedyś wszedłem do tych knajp i mówię, wie pan co, ta nazwa pana w ogóle Cotton Club, mówię, ta gangsterska knajpa, mówię, logo nie nawiązuje do tego, barmani, coś tam są jak nie ubrani, jak chcą, coś ten. I nagle na przykład zrobiłem tak, że mój grafik mu zrobił logo tej takiej czapeczki gangsterskiej, barmani gdzieś tam jakieś stroje Cotton Club, też takie bardziej czarne, wszystko w jednolite. Zrobiłem imprezę gangsterska za dyma u niego, fotobudka, stroje obowiązywały, aha, ubrane za gangsterów, tak, wypożyczalni. Tak, coś miałem zawsze. Ja wychodziłem z takim pierwszym zawsze inicjatywą, mi to pomagało w promocji, a nic z tego nie miałem takiego, znaczy miałem z tego też promocję, ale finansowo nic. Ale gdzieś potem nagle gdzieś tam jak ktoś sam się nagle potem zgłasza, żeby zareklamować, żeby mi pomóc, no bo ja pomogłem mu. I to jest właśnie ta zasada, że potem się znajduje w takim miejscu, gdzie jesteśmy teraz, gdzie nagrywamy, bo wy gdzieś coś tam znacie, kojarzycie, odezwaliście się też. I ja też mam takiego chłopaka, który napisał do mnie na Instagramie, ma chyba 200 tylko, czy to nie jest tylko, ale ma 200 tylko obserwatorów. Jest młodym chłopakiem, jeszcze do szkoły chodzi i też się mnie zapytał, czy nagramy live'a, nie, z nim. Ja nie odmówiłem mu, nagramy i dla mnie nie ma problemu, tam powiedział, że tam jakąś tam nieważną mowę ma czy coś. Ja też mu powiedziałem, że mówię niewyraźnie, nie z tym problemem. Dla mnie każdy człowiek jest równy, każdego nie można nikomu umniejszać, trzeba wszystkich równo traktować. A potem gdzieś tam właśnie też ludzie gdzieś tam mnie traktują, czy właśnie ludzie, którzy może pomagają. To się sprawdziło wiele razy i trzymam się tego. Czyli trzeba być po prostu w porządku, ale teraz opowiadasz o tym, że ty tak się wybiłeś tym podejściem, że nie zależało ci tak bardzo na kasie, tylko byłeś po prostu takim pasjonatem w tym wszystkim, chciałeś pomagać. Do dzisiaj masz to podejście, ale już się wybiłeś mocno medialnie, nie? Znaczy no, gdzieś tam na początku, wiadomo, no, człowiek do pewnego momentu mógł wszystko robić gdzieś tam for free, czy tam powiedzmy też potrzeby dobrego serca, ale no i dalej to może robić, ale już niestety, bo właśnie mówię to niestety, bo jakbym miał lepszą sytuację finansową i byłoby większe, powiedzmy, poduszkę powietrzną, to mógłbym dalej to robić, a na przykład teraz bym ktoś poprosił o pewne rzeczy, że tam gdzieś był jakiś trenerem, gdzieś tam coś prowadził tak dla jakichś osób, a ja mówiłem, że niestety nie mogę tego robić za darmo, muszę niestety jakieś tam małą garzę brać, bo to jest mój czas jest pieniądzem, a muszę poświęcać się tym treningom, przygotowywać się, żeby coś robić. Dlatego już no niestety nie jestem w stanie wszystkiego robić za darmo, jak kiedyś chciałem, mogłem. Pomagać gdzieś tam dalej mogę, robię mikołajki dla dzieci, robimy, bo robię fundację z wieloma ludźmi, którzy pomagają, przyjaciołom, moim sponsorom. Robię mikołajki dla dzieci z domów dziecka, teraz było prawie 300 dzieci z 6 miast, placówek z domów opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka z 6 miast. I to dalej co robię za darmo i co tam powiedzmy gdzieś tam kiedyś się we mnie zagnieździło, kiedy faktycznie potrzeby serca, jak to pierwszy raz wziąłem udział, widziałem, jak te dzieci się cieszyły, że dostały takie małe, skromne prezenciki, które był żel pod prysznic, jakieś tam sodycze, a mnie obeszły i pokazywały mi tak, co Mikołaj dał 6 czy 7 dziewczynek, małych tych chłopczyków, takich dzieci po prostu, nie? Takich, które mają parę lat i oni się cieszyli, że dostali czekoladę i żel pod prysznic, nie pan nie zobaczy, co mi Mikołaj dał, o te atencje walczyły. Ja mówię, Boże, to jest wspaniałe, ja to będę robił dalej, ja to robię, tak, robię to, zaangażujemy się z różnymi osobami, różnymi fundacjami przed lata, teraz raczej wprowadzę jedną, tą samą, ale ogólnie dalej to robimy, bo to jest naprawdę wspaniałe, nie? I to dalej mogę robić, wiadomo, for free, ale na przykład też, żeby jeździć i załatwiać te rzeczy, te spotkania, robić, odbierać te paczki, też muszę mieć na paliwo pieniądze, więc ja też muszę mieć jakąś tam spokojną głowę na to, żeby nadać mi na to pieniądze. Więc w takim razie te treningi, jak robię, to już za treningi biorę na przykład pieniądze, tak? Nie wszystkie treningi czy seminaria mogę zrobić charytatywnie, za darmo. Czy, no wiadomo, ale to też jest tak, to moja praca już teraz, tak? Ty
Ty masz tych współprac dużo, między innymi z Biznes Boxing Polska. Sobie współpracujesz, trenujesz dużą grupę osób, bo tutaj całą grupę katowicką praktycznie. Tak. No. Skąd się to wzięło, jak to wygląda w ogóle w praktyce? Ty dobierasz też zawodników do turnieju tak naprawdę, więc ustawiasz im walki poziomem. To też jest wielka sztuka, żeby się w tym nie pomylić. Więc po kolei, skąd się wziąłeś w tym wszystkim, jak to wygląda, jak ustawiasz te walki? Super długa znowu historia. Kiedyś pierwsza była taka gala White Collar Boxing, który miał startować 3 osoby to chyba z regionu. I ja nie wiedziałem, że są biznesmeni, nie wiedziałem, w jakiej zasadzie to działa. Po prostu to wyglądało tak, że oni mi przyjeżdżali, jak trenowałem. Były pewne pieniądze mi obiecane, których tam nie otrzymałem jako trener. Oni tego nie wiedzieli, ale że jak chciałem przygotować do końca, ich za darmo przygotowywałem. Oni o tym nie wiedzieli. Potem się dowiedziałem, że tak naprawdę to byli biznesmeni, którzy startują i tam właśnie typu jak w Kołnierzykach. I ja to powiedziałem potem na jakby Fit Life Extra, jakieś tam targi takie klubu fitness, czegoś tam, ja to powiedziałem na jakiejś prelekcji, oni tam przyjechali wtedy i właśnie jak to usłyszeli, to ja w ogóle dowiedziałem, że jakieś firmy prowadzą i zaczęli mnie sponsorować. Przez to, że ich za darmo doprowadziłem do końca, wiedząc, że nie do garzy, bo oni nie wiedzieli, doprowadziłem ich do końca, bo chciałem, żeby wystartowali, tak, wystartowało ich 3. Jeden wygrał wtedy ten pas, pierwsze miejsce, tam ci odpadli, ale zostali tam, mówię, jakieś tam moimi sponsorami. Jeden z nich potem gdzieś tam poszedł już w inne kluby sportowe, bo też tam czasem nie miałem, nie mógł, że z Bielska dojeżdżać ciągle, z dalsza, za Bielska, Zyrkwałtka, za Żywca, to jeszcze dojeżdżać ciągle do Katowic na treningi do mnie, poszedł do innego klubu i walczył tam właśnie w tym Biznes Boxing w Krakowie. Daniel Ścieżka, w ogóle pozdrawiam. Bardzo dobry człowiek, dużo mi pomógł w życiu, w ogóle super przyjacielem. W ogóle trzymamy się teraz jako przyjacielsko w ogóle, nie? Ludzie, których poznałem w boksie, wielu teraz z moimi przyjaciółmi jeździmy do siebie na wakacje, w ogóle super ludzie, to sama pasja i w ogóle. No ale właśnie tak zaczęła się też współpraca właśnie od tego, że pomogłem mu bezinteresownie. Nie wiedzieli, że nie będę mieć zamian, a ja nie wiedziałem, że oni mają firmy w ogóle i że coś, że tak się potoczy. No naturalnie się potoczyło, no. Tak no i to jest kolejna z historii, właśnie co mówiłem, że czyjś człowiek nagle coś dał od siebie, a to wróciło do niego, nie? Więc ja tak myślę, że wierzę w to, że tak jest, bo to już któryś raz mi się udowodniło. I Daniel walczył na... Oj, znowu jak ta historia się ciągnie, patrzcie, że raz się zachowałem wtedy znowu, nie raz, ale że w tym przypadku znowu okej, okay, to w porządku do nich. I Daniel walczył na Biznes Boxing w Krakowie. Tam mnie zobaczył ten jeden z organizatorów, też konferencjerem, Michał Płonka, prawda, tak. I Michał się zapytał, czy w Katowice bym nie chciał z nimi gali zrobić. Ja się zgodziłem. W pierwszej gali jeszcze zaangażowałem Fundację Dobre z nas, którą właśnie pomagają mi w Mikołajkach, całą pracę dużą też zrobili właśnie w organizacji Mikołajek. Papiery, wszystko, bo na siebie jako osoby prywatne nie mogłem robić dotacji, czegoś tam, co w ogóle na nich, a to, czyli finansowaliśmy tam jakieś sprawy, ale coś tam, czego nie mógł, coś za darmo dostaliśmy, ale też trzeba zapłacić, to gdzieś tam oni mogli robić zbiórkę jako osoby prywatne, nie. I też ich zaangażowałem, żeby mi pomogli w Biznes Boxing. I to w końcu wyszło tak, że w sumie oni zorganizowali imprezę. Ja wiadomo, znajomości sobie jakieś tam też, żeby tam duże rzeczy podopinać, plus zostałem trenerem. I znowu jest właśnie kolejna z tych historii, gdzie końcówka jest taka, że fajnie z nimi się współpracuje, kolejną galę z nim robię. Potem właśnie wyszło, że w ogóle sprawdziłem się jako trener, czego to sobie nie przypuszczałem, bo chciałem, żeby walki były równe, nikt nie stracił zdrowia, nikt się nie upokorzył przy swoich znajomych, rodzinie. Dobrałem walki tak, że z 22 walk, potrwały do końca, bo chyba z 5 remisów, czyli bardzo równe walki. Niektóre to też było ciężko właśnie tak mówię, naprawdę powiedzieć, co kto wygrał, ale jak wchodziłem do rocznika, ktoś mnie pytał, mówię mu, może być 2-1 albo remis, też żeby na pewno nikt się nie obraził. I te 3 remisy trafiłem, ileś tam werdyktów też, że kto wygrał, kto przegrał, to trafiłem i okazało się, że mam też już oko trenerskie. Nawet był taki zawodnik, który walczył z innym zawodnikiem, gdzie nikt nie wiedział, kogo mu dać, wysoki, dobry technicznie, trenował wcześniej. Ja stanąłem w narożniku tego drugiego jego rywala i tak go ustawiłem, jak mam zbijać mu tę rękę, skracać dystans, ale zawsze miałem niższych, wyższych zawodników. Idealnie wiedziałem, jak się z takimi skraca dystans i się okazało, że ku zdziwieniu wszystkim on wygrał. I sam mi powiedział, potem napisał mi w prostej wiadomości, że dziękuję mi za moje zaangażowanie w narożniku i że dzięki temu też, że tam wygrał tę walkę. Właśnie to jest to, że faktycznie potwierdziło się też, że jestem na ten poziom dobrym trenerem. Bo nie mówię trenerem na poziom mistrzów świata, Europy, bo jeszcze takich nie trenowałem, ale mi chodzi, że gdzieś tam jak dostaję ludzi, którzy troszkę trenowali, czy nic nie trenowali, czy gdzieś tam, jestem w stanie ich tak wytrenować, że
i dopasować. Wygrywają. I zrobić. Robią równe walki, fajnie dopasować równe walki, fajnie pracę nóg mieli, nikogo nie mogłeś wstydzić żadnej walki pod względem tego, że skupiłem się na pracę nóg. Mój trener Michał zawsze nogi, stawiał na nogi. Ja u nich też stawiam na treningach na nogi. Pracę nóg mieli wszyscy wspaniało i jestem bardzo zadowolony. I to ja sam do chyba setnej walki jeszcze amatorskiej, nieraz jak biegłem atakiem, to zostawiałem nogi w tyle. I wiedziałem, pracowałem nad tym, potem z moim trenerem przygotowałem motorycznym kastrzem, Kabelisem Szostakowskim, który właśnie mi to wypracował, zobaczył ten błąd, jak to zrobić, jak go wytrenować. Teraz też w zawodowych walkach, ostatnio na przykład we wrześniu tego roku z Robertem Parzęczewskim, przeboksowałem 10 rund i wszyscy chwalili moją pracę nóg. To jest właśnie to, na czym zawsze trener Michał się skupiał, na czym skupiam się ja. Można nie mieć kondycji, nie mieć sił, ale jak nogi pracują, umiesz uciec, umiesz właśnie chodzić na boki, to przetrwasz kryzys, nie? Mówi się, że właśnie nogi są w boksie najważniejsze. Co? A powiedz mi, to jakie ty kryteria dobierasz, jak patrzysz na tych zawodników? Co tak naprawdę ci mówi, że jeden ma z drugim zawalczyć? No jak to czasami jest mniejsze, nie no, robimy 6, ja robię przygotowania takie, jak mam z walki zawodowej. Kiedy tam powiedzmy długie treningi, technika, to robię technikę, długie treningi. Kiedy ma być jakaś wytrzymałość, to robię to wytrzymałość. Wiadomo, kazałem im tylko mówić, kiedy mają sami biegać, jak biegać, kiedy przejść długich dystansów na interwały, potem kiedy szybko z nimi robię, to wiadomo, pilnuję. Ale kiedy robimy serie sparingowe, to kiedy tak jak w czasie zaczynam robić serie sparingowe, kiedy ja do walki zawodowej zaczynałem serie sparingowe, to ja sobie ich oglądam, to sobie wszyscy ze wszystkimi sparują. Potem sobie ich dzielę, albo podczas pierwszych treningów przy robieniu techniki, to już sobie tak oczko, zarys mam tego, kto jak się rusza. Dzielę ich na przykład na grupę, lepiej podzielimy ich na dwie grupy, jedna, druga. Potem podzielimy ich na pięć grup. I potem po kolejnych sparingach na trzecich, jeszcze tylko pojedyncze osoby przekładałem po prostu, które widziałem, że ta jest wyższa niż ta grupa poziomem. Tamta była słabsza, na przykład to zamieniłem, tutaj. I potem między sobą sparowali w tych pięciu grupach jeszcze trzy sparingi. Na zmianę, prawda? I potem na końcu dobrałem te pary, widząc właśnie poziomem, tak? Zdjęcia sobie robiłem tylko, bo mam pamięć do imion, nazwisk. Tylko sobie zdjęcia porobiłem, koło sparuję. I potem Michał tylko przyszedł z biznesboksem, który też miał doświadczenie, bo w galu zrobili 40. I potem tylko oglądał ze mną ostatnie sparingi. I z wieloma rzeczami się z nim nawet ja zgodziłem. Faktycznie też ma już oko takie, że też ci by dobrze wyglądali. Mówię tak. Też byłoby takich parę par, co nie Michał dobrał. No i ja jeszcze tam resztę, no i super wyszło. Ale Tomek ma dobrą stronę i ma złą stronę, bo jednak tak sywa zadyma, skąd się wziął. Każdy ma swój dark side, tak, prawda? A jak się mówi, każdy z nas ma w sobie dwa wilki, dobry i zły. No też wygra, którego karmisz, nie? No, coś w tym jest, bardzo dobre powiedzenie. To powiedz mi tak, bo ty pewnie rzadziej karmisz tego złego teraz już. Ale w przeszłości pewnie było inaczej. Skąd ta ksywa? Tak jest. Przede wszystkim. Zadyma? Ale też mówię, no bo zawsze jak byłem w szkole, byłem małym chłopczykiem w okularkach, to teraz nie jestem wielki. Zawsze miałem tendencję do tycia. Jak tylko każdy to zauważa, że kiedy mam sezon off od treningów, to się robię taki pulchny, papuśny. To jest taka mała kluska jeszcze nie trenująca w okularach. Każdy gdzieś tam w szkołach, gdzieś tam chciał zrobić, to mnie kocić. Tak, bo takie to modne, te 15 lat temu, kiedy do gimnazjum, czy zacząłem do liceum. Czy lata później, no i ja, ale ja zawsze uważałem, że nie wstydem dostać w pierdol, wstydem się z niej postawić i się stawiałem i kurde zawsze byłem taką osobą, którą prowokowała tych oprawców, ale potem dostawali łomot i zawsze gdzie ja coś byłem, to coś się działo i potem nagle ktoś mi nadał nagle taką ksywkę zadyma, w ogóle muszę go odnaleźć właśnie. Muszę odnaleźć człowieka, który mi nadał ksywkę zadyma w gimnazjum. Zgłoś się w komentarzu, tak. Tomek da ci. Ale muszę powiedzieć, to potwierdzić jego klasa, tak. Że to był on i ten. Nie oszukujcie, ale Tomek dasz coś nagrodę takiemu kreatywnemu. Pomyślę tak, bo pomyślę naprawdę, bo taki po prostu w życiu, który gdzieś tam fajnie. Puchar namingu tak, dostałem. Zapamiętałem tak fajnie właśnie. No i ta ksywka nagle potem gdzieś tam towarzyszyłem, jak szedłem gdzieś tam do kolejnych szkół czy gdzieś, to ktoś mówił o zadymie, nawet nie wiedzieli, że jestem ja, no bo wiadomo, 70, to pewnie z opowieści, jak słyszeli, to pewnie myśleli, że jakiś wielki chłop dwumetrowy, nie? Że jechałem autobusem, gdzieś ktoś mówił, że Gromadzki tak nogami coś tam walił, tak ten, a ja sobie obok patrzę na nich, oni już takie spojrzenie na mnie, jakby mieli zaraz zadzwonić po Gromadzkiego, nie? A o mnie gadali, nawet nie wiedzieli, nie? A straszyli cię ale kiedyś tobą, czy nie? Nie, aż tak. Ale chyba ktoś, kiedyś kolega z bramki szedł i o Gromadzkim te gadali też i on mówi, a skąd wy, takie niefajne rzeczy, ale te, no, skąd wy wiecie takie rzeczy, nie? Taki małolaci u niego, no się dupa, dzielili dalej. A, no słyszeliśmy, nie?
że gdyby ty nie imprezował albo nie leciał, to pewnie by dawno był mistrzem świata. No, wszystko takie... A że o tobie, tak? Tak, tak. No, takie opowieści ci zawsze niosą. Nie? Co dobrego to się nie niesie, a co człowiek głupiego młodości robił, to się niesie. Nie? No tak, wiadomo, zostaje coś tam. A tak. Stoisz na bramkach, stałeś na bramkach. Stałem. Czyli stałeś na bramkach. Tak. Powiedz mi, jakieś historie z tym tutaj ciekawe się wiążą? No takie z przedawnienia, to mogę powiedzieć, no to wiadomo, bo to trzeba zawsze patrzeć na to, nie? Kiedyś ktoś nie zna, ale była taka sytuacja, kolega wyszedł z knajpy, na chwilę gdzieś przybiega szef i mówi: szybko, Tomek, Tiger, tam, kolega chce Tiger, tam jakiś tam chłop rozwala bar, nie, taki wielki, a ja nie chciałem po prostu przejść, chwilę, ile wyszedłcie pogadać z kolegami, mówię: dobra, sam będziesz wystarczał. Nie, on jest taki wielki, nie dajcie rady, szybko, nie, mówię: dobra, idę sam, nie, patrzę, faktycznie, chłop, taka szafa wielka, tak się rusza na boki, to szkła rozwala, ja tak się przyglądnąłem. Ale nie, że specjalnie, taki pijany po prostu nim chwiało i ja tak podchodzę taki malutki z tyłu, tak do niego: przepraszam pana, czy byłby pan tak uprzejmy, a niech może się wystarczy, nie się troszkę za dużo, czy byłby pan tak uprzejmy ze mną przejść do wyjścia? O, dobra, okej. Okay. I wyszedł ze mną, się w ogóle... A to widzisz, dobre czego... podejście. Tak, tak. Wiesz, co miałeś w głowie wtedy? No bo ja już się nie muszę dowodzić nikomu bić, ja już to wiadomo, mam patent na ludzi sposób, nie? Ale też był kiedyś taki wielki chłop podszedł i... Chciał wejść, taki wielki płaszcz, długi ubrany i gdzieś tam nie chciałem go wpuścić, bo był niekontaktywny, jakieś takie oczy, ten wielki gębelko otwarta, taki obspiniony, w ogóle nie ubrany na nasz klub, tam elegancki klub, tak, on takie bojówki, tak, ten płaszcz czarny, taki kapelusz, miał jakiś tam, i zaczął mi te kapelusze te przed głową machać, ja tak mówię: nie, no zaraz nawet bardziej pan nie wejdzie, nie, po tym co pan zrobił, a on tak mnie chwycił i chciał mnie tak szarpnąć i wejść. I on tak miał ten długi płaszcz, tak go dookoła, ten płaszcz, wiadomo, te ręce jakby chwycił, tak rozszedł się i mnie tak jakby zasłonił. Ja tak ręce mając z boku, tak szybkie kolanko mu bóg na wątrobę, nie? I on tak spadł i tak nic się nie odzywa, ale tak się no, nie umie oddychać. I wszyscy ludzie tak patrzą, patrzą tak, moi znajomi. Gdzieś go uderzył w ogóle. Nawet nie było widzieć, to był tak bęk, bęk. Nie trzeba było dużo. Nie. Ja po prostu wiem, gdzie punkt, nie, opakuję się gdzieś dali, że to jest straszne, że jestem taki, że pewnie 10 na 10, jak gdzieś tam uderzył, to pada, ale wiadomo, tak mówię. Częściej są te sytuacje, że właśnie sposobem już podchodzę ludzi, mam już doświadczenie, nie wiem, wchodzili z kuflami na przykład, z knajpy pełnymi, a nie można, i ja mówię: panowie, kufle zostawcie, nie mają pełne piwa, kawalerski. Ja tak patrzę na jednego opaka, patrzę w oczy, mówię: ale dobra, obiecaj mi, że mi je przyniesie z powrotem. On tak patrzy, obiecuję. I nagle patrzę za pół godziny, on tam biegnie z końca, i puściłem ich. On biegnie za końca gdzieś tam tej mariackiej z kuflami. No, a potem już nie chciałem problemów. No i sobie stanąłem na szatni, bo jednak życie nocne człowieka tam wkręca. Bramka to jest styl życia, bramkarz. Człowiekowi brakuje, żeby wyjść do ludzi. Adrenalina taka troszkę. Też, ale nie, po prostu wyjść do ludzi, pogadać, coś porobić innego, odmurzyć się. Ja jeżdżę autem, tak jeżdżę, nie piję, wiadomo, więc tam nie chodzi o tą imprezę. I po prostu teraz sobie załatwiłem, że stoję na szatni. I wieszam kurteczki, odwieszam, wieszam ludziom. I kiedyś po gromdzie, już tam wyleczyłem się, ale tak przychodzi jakiś jeden facet i czy zdjęcie może, jest spoko, nie? Na tle szatni normalnie, nie? Przychodzi druga osoba, nie od razu, wiadomo, tylko tam po chwili kolejna. Po chwili kolejna coś pogadać. Kolejna raz robić zdjęcie, nie? I tak taki jakiś koleś tak patrzy, tak gdzieś to się bawi i chodzi kupić drinki, ale tak patrzy ciągle na to. I nagle posłuchaj: przepraszam pana, czy mogę pana o coś zapytać? A ja mówię: no tak, słucham pana, nie? Dlaczego wszyscy z panem robią zdjęcie, nie? A ja mówię: bo jestem najlepszym szatniarzem w mieście. No, dobra. Tak, nie, naprawdę lubię tę robotę, super jest. Czasami ktoś tak wchodzi, do klubu na przykład, nie? I tak ja tak wieszam. I tak spokojnie tam, proszę potem 2 złote, proszę tam 5 złotych, no różnie, wiadomo. I ktoś tak patrzy na mnie, tak patrzy, tak się nie nazywa i tak ten... A ja tak coś nie tak, nie? To poważnie, nie? A on tak: no nie wierzę. A ja mówię: no słucham pana, ale wiem, o co chodzi, nie? Ale tak: ale słucham pana, nie? No ty w takim miejscu, ale o co chodzi, nie? No przecież ty się dobrze na
Znalazł, to ty robisz, nie? A ja dopracuję, nie? Ale że mu do głowy nie przyszło, jak kurtki wieszam w szatni, nie? No, ja po prostu lubię to. Fajnie, śmiać mi się chce, ale ja zawsze tak z czapnym to postawię. Robisz dużo rzeczy, bo między innymi masz zakład pogrzebowy. Tak. Nie pomyliłem się, bo pisze o tobie, jest napisane, żeby nikt się nie... Przedsiębiorca pogrzebowy. Tak. Także ja od razu wyczułem, że to jest jakaś aluzja do przeciwnika, może tu do Wojtka, bo, czy w ogóle jak się może do Alana Kwiecińskiego. W ogóle nie, kiedy szedłem w ogóle do walki i reklamowałem swój zakład Memento Mori miałem na koszulce, to ktoś myślał na początku, że ja straszę przeciwnika, bo pamiętam o śmierci, pewnie, że umrzesz, nie? Że straszę, a to mówię, nie była żadna aluzja, tylko to po prostu było ani straszenie przeciwnika, tylko to po prostu reklama mojej firmy. A no Alana, albo zapytałeś w ogóle o jeszcze jakiegoś innego zawodnika? Wojtka. No Wojtek, no to nie ma, boksowaliśmy, gdzieś tam kiedyś przegrałem, ale ja wtedy wiadomo, no to miałem chyba tylko walki amatorskie, tak. W ogóle nie widziałem, ostatnio oglądałem tę walkę, dzisiaj nawet, bo tak Wojtek gdzieś miał sobie relacje. Ja to w ogóle nie zarejestrowałem tego wcześniej, myślałem, że my w pierwszej walce jakieś w eliminacjach walczyliśmy, a to już był finał w ogóle Grand Prix jakiegoś. Aha. I on dostał pierwsze miejsce, a ja drugie. To w ogóle są jeszcze kurczę, drugie miejsce na Grand Prix, też kiedyś pierwsze, ale tego akurat nie pamiętałem, że to był finał. No to jeszcze wstydu nie ma przegrać w finale. Myślałem, że jakieś pierwsze warto z nim przegram na eliminację w ćwierćfinale. No to są dobre zawodniki, tylko nie wstyd. No ale teraz myślę, że po tylu latach zrobiłem progres, pusta gromda, walczyłem z wielkimi zawodnikami, nauczyłem się ten dystans skracać, niech te nogi lepiej pracują. No myślę, że teraz nakręcił bacika na siebie, bo ty nasz kochany rekordista. Ja bym powiedział, że ty nie tyle się bijesz, co ty się napierasz. Bo każdy ma jakiś styl, niektórzy się biją, wiesz, to jest takie wyuczone, lewy, prawy. Ty po prostu w lot i ty się napadasz jak na ulicy. Ale jak to powiedział jeden z moich trenerów, nie moich trenerów, ale z trenerów, którzy gdzieś tam mnie już długo zna, to nawet napierdalanka, czy ta zadyma nawet już jest taka przemyślana. Kiedyś taka nieprzemyślana napierdalanka, tylko nawet teraz ona jest taka już przemyślana, ale no dalej. W sumie tak, ale wiesz, to też się zostawia dużo zdrowia, nie ukrywajmy. Gronda zostawiał bardzo fajny turniej, ale zostawiasz tam zdrowie, tak. Jak nie wiem. Więc teraz też szukasz jakichś tutaj sił i znajdujesz u frików, tak? Czyli we frikowych. Znaczy to gdzieś tam się zaczęło, nie tam, że ja pierwszy zacząłem gdzieś zaczepiać, bo właśnie kto pamiętać będzie początki, to na początku gdzieś tam to było tak, że gdzieś ktoś w moją stronę coś głupiego powiedział, gdzieś się zachował głupio. Nie jestem pamiętliwy jak baba, ale po prostu taka sytuacja była gdzieś tam. I jak mówisz o Alanie, no to gdzieś poruszałem, a możesz mi w ogóle tym, że to się ciągle poruszam ten temat, ale to ktoś mnie pyta, no to jak mam nie powiedzieć, no co mam powiedzieć, nie było tematu. Z Alanem bardzo dużo osób ma spinę, więc nie jesteś pewnie jeden z 10 albo 20. No ale właśnie w seminarium, gdzie pokazywałem technikę, ja miał uderzyć lewy prosty, żebym ja ludziom wytłumaczył, jak mają zrobić, miał powoli zrobić ten, a ja im tłumaczę, a on nagle mi znienacka lewy prosty, sobie uniczek robię i mówię, no i wiecie co zrobił, że patrzyłem na was, a widziałem ten cios, a tam nikt nie wiedział, a tam Szuli powiedział, Szuli Krzyżakowski, że co cofnął rękę, czy obniżył rękę, a ja mówię, no właśnie, a potem gdzieś tam jeszcze zamiast normalnie, myślę, że to było, Jezu, nic takiego, tylko zwróćcie uwagę, żeby to inny błędu nie robili takiego, czy oni robią takiego błędu, bo to jest seminarium, uczysz ludzi, którzy mają mniej doświadczenia od ciebie i oni to przyjmują, a on takie góle, tu nie, to technika nie wchodzi, to nie jest tak, to nie jest tak, nie może być coś tam, nie, potem, no i takie jakieś... Alan, co ty to robisz, co ty, chcesz pstryć? Alan, co ty? Bo zaraz będzie 2-1. Tak, i ten... Pojebałcie trajsu. Pojebałcie trajsu. Ale jak się przychodzi na seminarium, to tak, wiadomo, tak, no? Tak, o to chodzi. No i potem gdzieś tam tylko to napisałem tak normalnie gdzieś tam w jakimś tym, w jakimś gdzieś tam wywiadzie pod czymś, gdzieś tam to tylko przypomniałem tę historię. Normalnie to opisując, że ten, a on znowu atencji, szukasz atencji, walki szukasz, coś tam. Ja w ogóle wtedy nie miałem zamiaru i w ogóle to było tyle czasu temu, że w ogóle miałem jeszcze kontrakty, to gromda, wszystko ten, a ten, a gdzieś tam jakieś tam, że atencji, że walki, że co, to kurczę, że na szczęście internauci dobrze to go skwitowali, że chyba ty, a ty słyszę, więc żebym cię zabił, a to chyba ty szukasz teraz po klasku do niego takie rzeczy pisząc, bo boisz się Boga, nie boisz chyba, nie? Ale z lekarzem się zaprzyjaźnił widocznie. Mają pewnie tak... Umowę. No, może. Ale popatrz, 2-1, ty sekwento Alan na ciebie. Tak. Mówię, no i jak kurczę się tam boją, rozumiem, bo w gipsie nie chcę może pchać. No to w takim razie gdzieś ten napisałem, że może ze swoim chłopakiem sekwento zawalczyć i tam normalnie kobiet nie bije, ale w takim zestawieniu zrobię wyjątek, nie? No. To brzmi jak wyzwanie, także tutaj... Nie, i tak nie wezmą pewnie. Alan i sekwento macie wyzwanie 2-1 od Tomka.
Wstyd nie będzie przyjąć. Naprawdę, 2-1, no kurczę. Nawet Alan walczył 2-1 z jakimiś gościami, którzy tam trochę, no nie chcą. Początkujący, to są bardzo początkujący tacy, no ale szacun, że to wzięli, bo naprawdę widać było, że nie umieli uderzyć nawet. No. Także naprawdę szacun. To w takim razie chcę zyskać mu szacunek, to niech weźmie tę markę. Szacun. Alan umie uderzać, nie ma co gadać. On dość tam... Oglądałem jego ostatnią walkę, bo też byłem, ale nie, że dla niego wykupiłem, żeby sobie nie pochlebił koleżko. Nie wiem, jakie zamiary. Po prostu Bogdel walczył, ale najważniejsze walczył mój kolega Kamil Łaszczyk, gdzie jest boks amatorski, no go dobrze z amatorki, gdzieś tam po zawodach nieraz gdzieś się tam siedziało, rozmawiało, więc po prostu Kamil, nie? No i dlatego ten wykupiłem Gromdę, Fame MMA. Ale nie, też nie, bo pierwsza kala w życiu, którą wykupiłem też pay per view, to też nie była Gromda, ani nie była żadna KSW, ani nic takiego, to też było Fame MMA. Pierwsza moja w życiu gala, którą wykupiłem pay per view, dlatego że wtedy walczył Don Casio, a Casio przez nam gdzieś tam jeszcze z czasów amatorskich, też z nim boksowałem dwa razy, raz wygrałem, raz przegrałem, potem gdzieś tam się spotkaliśmy, przypomniał sobie o sobie mi, przypomniał mi o sobie w pierwszym odcinku Gromdy tam zapowiadającym, mówiąc cześć, w ogóle jestem Casio, boksowaliśmy kiedyś razem, a go nie pamiętałem, powiedziałem, pamiętasz mnie? A potem nagle jakiś tam mówił, że raz w życiu z Roskiem walczył, że nie czuł jego ciosów, raz w życiu poczuł ciosy zawodnika. Tomek on miał, jak tam, chyba Gromadzki, nie? A ty nagle, że nie pamiętam, jak się nazywał, chyba Tomek Gromadzki. A po co, jak myślisz, po co taki zabieg, czemu tak? Nie wiem, a może faktycznie zapomniał łeb rozbity, czy bokserzy mają, a może to tak specjalnie, żeby mi umniejszyć, że kim on tam był, kto to tam był, myślę, wiadomo, nie, teraz to jest Casio już. Ale z Casiem by było ciekawie, bo trzeba przyznać, że on dobrze boksuje. A z każdym może być ciekawie, no wiadomo, nie, to zależy, jaka formuła, jakiej dyspozycji dnia, jak jest to każdy, kto trenuje sztuki walki, ten wie, że może być zawodnik, który kogoś zlekceważy, na przykład lepszy zlekceważy gorszego, lepszy ma gorszy dzień, tamten ma życiówkę, coś tam i to wiadomo, są sztuki walki. No to jest, zaraz mi to jest obojętne, jak tam pan fajnie Pindera, jak tam napisał w jednym atuty i słabe strony i atuty, nie, napisał u mnie atut, nie boi się nikogo i niczego. No i tak, bo wiadomo, trzeba się bać, bo jak będzie Mike Tyson, nie ma ludzi, którzy się tylko nie boją, są bo świrami, albo ten, ale po prostu naprawdę ja mogłem wyjść do każdego, no i tam, czy te Gromda, dwumetrowe hopę, czy tam 110 kilo, czy tam coś tam, czy gdzieś tam, no to jak ja mówię, no wychodzę, walczę, dostanę w pierdziel, no to dostanę, nie wstydzę zostać w pierdziel, a się nie postawić, jeżeli ktoś tam do ciebie sapie, czy coś tam burzy. Ja mogłem wyjść do każdego. Pytaliście, jakie propozycje, ja mówiłem, bo, tylko że nie mam z którymi konfliktu, na przykład po co on wychodzi do Diego mi pomagał w przygotowaniach, ja też wtedy przed jego walką z Wasylem sparowałem, tak. No z Don Diego to już taka techniczna walka byłaby, nie? Tak, ale fajne sparingi, super były, no i te 10 rund robiliśmy, nie 8 chyba, no bo nie chciał 10, bo już potem miał już, on walczył krócej i był przemęczony chyba, albo ten, no pierwsze rundy fajnie jakieś tam wyszczeliwał, takie czasami jakieś tam trafiał, potem w dalszych rundach już potem powiedział, że już wystarczy tam gdzieś, że już nie chciał do 10, no bo już był też bliżej walki, już musiał schodzić na spoczynkowe mniejsze, no wiadomo, też ja to rozumiem, że sparing to nie walka i że już miał tak blisko walki, że na przykład już mógł być przemęczony, przetrenowanie i ja to wszystko rozumiem, nie będę mówił, że nagle o, przerwał ze mną sparing, bo nie dał rady, 10 rund nie wytrzymał, 8 powiedział, to jeszcze mówię, to jeszcze jedną chociaż, jak tyle przyjechałem, nie, no po prostu wiem, że tak jest czasami, tak, no za długo trenujesz, jesteś przemęczony, masz już spadkową formę, nie ma co się dowalać, czujesz, że jest dosyć, wystarczy, okej, wystarczy, fajne było przepracowane 8 rund mocnych, doświadczonym technicznie fajnym zawodnikiem, pasującym mi pod mojego przyszłego rywala Roberta Parzęczewskiego, no i super. Denisem, nie mam konfliktu, ale to ja mówię... Ale Labryga czy Załęcki? I z tym, ja mówię, mi jest obojętne, tak, ja mogę walczyć po prostu, tylko nie mam konfliktu. Ja lubię wyjaśniać po prostu, jeżeli mamy już w tych freakach, tak, faktycznie trzymacie jakieś tam koncepcje tych freaków, no to idziesz wyjaśnić jakiś spór, jest fajna, dzięki temu prawdziwie nie jakoś sztucznie nagoniona, medialna tam jakaś tam nagonka. I ja to po prostu lubię, znaczy w sensie, jeżeli mam wchodzić w freaky, to właśnie na takiej zasadzie, słuchaj, wkurzyłeś mnie, mamy to, mogę ci cisnąć, bo cię naprawdę nie lubię, bo naprawdę mam jakiś spór, to nie jest sztucznie nagonione, albo zrobić sportową walkę, jak mam z Wojtkiem Sobierajskim, gdzie nie będziemy ciśnęli sobie, nie będzie nic takiego, no bo nie ma tam jakiegoś tam wrogiej krwi, tak? Wiadomo, że będzie walka po prostu, a w ringu i tak ja zawsze do całego siebie, on pewnie też nie będzie chciał przegrać i tam może być wojna, ale potem zejdziemy pewnie i nawet możemy sobie iść na kole, nie? Więc wiadomo, tutaj trzeba rozróżniać takie rzeczy. Ale wiesz co, a jakbyś miał na przykład opcję zawalczyć z kimś z zagranicy?
No to tam czemu zero? Ale nie, czy masz kogoś takiego, masz kogoś takiego upatrzonego? Nie. Zresztą teraz się nie sprzedają walki. Polsko-polskie walki się teraz sprzedają najlepiej. Przedaję, to już od dawna. I to zaczęli promotorzy robić i to już w boksie, i to każdy już w grupie, że swoich zawodników na siebie puszczają. I jeszcze kibice mają, tak to masz kibiców tylko z jednego zawodnika, a drugi jest za granicą, to już nie będzie kibiców, jak jest daleka. A tak to masz dwóch Polaków, to masz kibiców z dwóch zawodników. No tak, generalnie to jest racja. Teraz dla fanów Gromdy takie pytanie, czy ty do tej Gromdy wrócisz, pojawisz się, czy nie planujesz? Nie mówię tak, nie mówię nie, bo nigdy nie wiem, co los pokaże. Ile było takich, którzy mówiło, panowie z gębą się trampek robili i mówili, panowie, ja będzie haja, za mnie pójdę w ogień, coś tam, a nagle jak coś się zaczęło, to pierwszy spierdzielił. Ile było takich ludzi, mówili, ja ta dziewczyna dzika, no tak, ja do niej nie wrócę, a nagle pierwszy, a nagle do niej wracali. Ja zawsze mówię tak, nie mówię tak, nie mówię nie, bo ja naprawdę nie wiem, co przyniesie los. Nagle się może coś okaże, że gdzieś coś nie wyjdzie, coś się potoczy inaczej, dogadam się z tą osobą, z tą osobą. Ja nigdy się nie palę mocno, bo nie mam konfliktu z byłymi promotorami, z obecnymi, czy z kimś tam ani nic. Więc ja w takim razie nie widzę w ogóle sytuacji, dlaczego miałbym nie wrócić. Na razie nie widzę sytuacji, w ogóle, dlaczego miałbym nie wrócić. No. To jest na razie tylko taki przerywnik. Jeżeli ta walka dopniemy tą walkę tą trikową, to jest na razie przerywnik. Może dalej będzie już Oskar Wyżejski, który mnie tam ciśnie, że że zadyma, zakończymy ci karierę. A kto to w ogóle jest? To jest z Tymeksu, nie? Ponieważ zejdzie do półciężkiej, mówię, że zakończy ci karierę w boksie. Jaki zawodnik z Tymeksu. Tak, zabij ci zakończę karierę w boksie, a nie będziesz pojacował tam na friki, idziesz. Ja sobie myślę, że dobra sobie, no bo Oskar zjesz tyle chleba, co ja w sztukach walki. To pogadamy przede wszystkim, no a poza tym tak, mówię, nie, no, może się wyjdzie, że jeszcze zawalczymy, niekoniecznie mówię gdzie, jaka formuła albo co, ale ja tam nie odmawiam walk, nie? Środowisko fajterskie takie jest, nie można odmówić charakteru chłopakom, ale jednak jest ta zamknięta głowa jeszcze, nie? Często. Zamknięta głowa na przykład, że... W sensie, że wiesz, że takie, o nie iść do frików, o nie rób tego, tego, ale ja sam tak miałem, miałem. Ja tak mówiłem kiedyś, ktoś mi zarzucił, ludzi na internecie, że gadaj, że nigdy nie pójdziesz do frików. Nie, prawda, gówno prawda. Było tak, ja mówiłem kiedyś tak, na razie nie widzę siebie we frikach. Jeżeli ktoś potrafi wytrzymać ten hejt, jeżeli ktoś potrafi tam powiedzmy, nie będzie pracować, tylko powiedzmy robić sobie show, to niech sobie to robi, chwała mu za to, każdy ma sobie przepis na szczęście. Ja na tamtą chwilę nie widzę, nie widziałem tego. A teraz ostatnio powiedziałem, że już nie widzę problemu, mi się z tym człowiekiem obyć, nie rusza mnie, jestem gotowy i po prostu i tyle. Nie zacząłeś tego hejtu. Dokładnie i otworzyłem głowę, otworzyłem głowę i tyle. A nie, że ja mówiłem, że nigdy nie pójdę. Też pewnie zobaczyłeś, że co byś nie zrobił, to i tak masz zwolenników i hejterów. Bo prawdziwy fan będzie szanował twoje decyzje, a hejter zawsze będzie w dupę. Będzie w dupę, ale nie, bo szkoda mojego patyka, no nie przeze mnie. Ale nie twoje. Niech ktoś go w dupę jebie, ale jak on mnie hejtuje, to ja w dupę nie ma do to słowa. No dobra, no. Dobra, no tak, źle to zabrzmiało, tak. Ale i tak je. W każdym razie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć jeszcze Tomka, na przykład w Gromdzie, albo w jakiej federacji chcecie go zobaczyć. Napiszcie teraz komentarz. Dzięki Tomek za rozmowę. Dziękuję. Super bardzo. Było, naprawdę jasne. Bardzo fajnie. Ty potrafisz sam ze sobą przeprowadzić wywiad, ale czasem ci zadam jakieś pytania. Ale dlaczego? Bo taki jeden Tomek, drugi Tomek, trzeci Tomek i wiesz, jak ty... 50 twarzy. Tak, właśnie jeden zadaje pytania, ten mu odpowiada. Ten jest poważny, ten jest śmieszny, ten jest imprezowy. I ten czasem jak na imprezach jeszcze nie znacie, kiedyś jak cię uruchomi biały Hulk imprezowy, ten... U ciebie lepiej żeby się nie uruchomił biały hal, bo to będzie już rzeźnia. Naprawdę. Nie, no. Dzięki, trzymajcie się, cześć. Pozdrawiam, cześć.